Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy bogracz. Ja tutaj mam już pokrojone 60 deko wołowinki, 3 ogórki, 1 papryka, 1 cebula, 3 ząbki czosnku, 2 łyżki koncentratu pomidorowego, sól i pieprz. Mój bogracz będzie podany z kluseczkami. Kluseczki mam pół szklanki mąki i jedno jajko i szczypta soli. Na patelni mam łyżkę tłuszczu i tłuszcz się rozgrzewa, a ja w międzyczasie będę kroiła. Pokroimy cebulkę, pokroimy czosnek i całość przesmażymy. Mięsko już mam pokrojone, bo kupiłam mięso gulaszowe, wołowe. Cebulkę mam pokrojoną, wrzucimy na rozgrzany tłuszcz. Cebulkę przysmażymy z boczy, z czosnkiem. Już mam pokrojone, może jeszcze leciutko przesiekam i będziemy obsmażać mięso. Tłuszcz już jest rozgrzany, wkładam kawałki mięsa na rozgrzany tłuszcz. Mięso się obsmaża, ja pokroję paprykę w kaseczki. Paprykę przekładam na talerz, ponieważ ona będzie dopiero dodana do miękkiego mięsa. Paprykę mam pokrojoną, teraz pokroję ogórki. Ogórki też pokroję plasterki. I też przełożę na talerz, ponieważ ogórki będą dodane na koniec. Ogórki mam pokrojone, więc poprzemieszam i niech się dalej obsmaża. Ten proces troszeczkę trwa, bo to mięsko się musi nam dokładnie obsmażyć. Mięso doprawimy solą, pieprzem i dodamy łyżeczkę czerwonej papryki. Mięso się ładnie obsmaża. Mięso już mam obsmażone, dołożę cebulę i czosnek. Chwilkę przesmażę, należy to pamiętać,
i chwileczkę podsmażyć, a następnie podlejemy wodą i będziemy dusić 2 godziny na mniejszym ogniu. W międzyczasie ja sobie zrobię truseczki. Truseczki mam tutaj pół szklanki mąki, jedno jajko i ja daję troszkę soli. Szczypta soli i truseczki należy wymieszać, składniki połączyć. Jeżeli mąki jest wystarczająco, to ma być ciasto zwarte i zrobimy z niego truseczki. Ładnie nam się połączyło. Podsypiemy mąką. Przerobimy napad na stolnicy i zrobimy truseczki. Mięsko nam się podsmaża cebulką. Jeszcze chwileczkę się podsmaża, a ja robię truseczki. Troszkę mąki trzeba dać do podsypania. Oprócz tego, że dałam tam jedno jajko i pół szklaneczki mąki, to teraz jeszcze dodatkowo musi być mąka, aby nasze truseczki przerobić i ładnie pociąć. Truseczki przerabiam. Będą to takie maleńkie truseczki ugotowane razem z bograczu. Dzielę na pół ciasto i będę je tak rozciągać. Takie będą wałeczki. Wałeczki muszą być cieniutkie, żeby nasze truseczki miały ładny wygląd. Ale ja muszę teraz mięsko pomieszać. Już mam je bardzo ładnie przysmażone. Podlewam wodą. Jeszcze może je doprawię pieprzem, solą, tak soli więcej, paprykę dorzucę i podleję wodą, aby mięso było dokładnie zakryte. Tak to wygląda, mięso przykrywam i gotuję na mniejszym ogniu. Mięso się gotuje, a ja wracam do moich truseczek. Truseczki lekko się wysuszą i później je ugotuję w bograczu, jak mięsko będzie miękkie. No tu już mam prawie rozciągnięte, jeszcze jeden wałeczek i będziemy kroić truseczki. To jest taki proces rozciągania ciasta. Te truseczki potem mają bardzo ładny wygląd w bograczu, bo makaron jest troszeczkę inny. Truseczki w własnym wykonaniu też są inne. Ale należy ciasto zrobić dosyć gęste i bardzo dokładnie ciasto należy rozciągnąć. To już mam ładny wałeczek. Jeszcze tylko ten muszę leciutko rozciągnąć. I będziemy kroić z ukosa. Należy obficie opruszyć mąką i kroimy nasze truseczki. Mąka musi być, ponieważ truseczki muszą być obsypane i one zostaną, aż mięsko będzie miękkie. Tak wyglądają nasze truseczki. Jeszcze tu mam kawałeczek
muszę go ładnie pokroić. Ja to kroję z ukosa w ten sposób i mam kluseczki. Tak, kluseczki mamy gotowe, mięsko nam się dusi. Mamy przygotowaną paprykę i ogórki. Jak mięso będzie miękkie, dołożymy. Mięso już mamy prawie miękkie. Jest tutaj dosyć dużo wody, więc dorzucimy nasze kluseczki i będziemy gotować z kluseczkami 5 minut. Tu dorzuciłam kluseczki w takiej ilości wody. Gotujemy 5 minut. Kluseczki się gotują. Dołożymy ogórki, paprykę i koncentrat pomidorowy. Doprawimy na pikantnie solą, pieprzem, suchą, słodką papryką. Paprykę już dosypuję. Soli posolimy, bo gracz musi być pikantny. I popieprzymy dużą ilością, bo mieliśmy mięsko doprawione, ale pod wpływem płynu mięsko się na pewno troszeczkę. Teraz spróbujemy, jak smakuje nasz bogracz, czy on jest dobrze doprawiony. Tak, bogracz jest idealnie doprawiony. Dodajemy paprykę, ogórki konserwowe i całość będziemy gotować. Pomieszamy i dokładamy 2 łyżki koncentratu pomidorowego. Całość gotujemy 10 minut. Należy to pomieszać i będzie bogracz gotowy. Gotujemy 10 minut i bogracz można spożywać. Od czasu do czasu należy go przemieszać. Bogracz jest kolorowy, gęsty, pikantny. Po 10 minutach bogracz tak wygląda, nasz bogracz po 10 minutach jest gotowy. Kluseczki są ładne, żółciutkie, oddzielają się, papryka, ogóreczki, no i wołowinka pokrojona w kostkę i mamy gotowy produkt. Bogracz można podać z pieczywkiem lub sam. To jest nasz bogracz z kluseczkami. Kluseczki wyglądają w naszym bograczu tak. Tak wygląda gotowy bogracz.